Dzień dobry, mamy 18 maja, środa, godzina 6:35. Brodzę trochę niefortunnie w mokrej trawie, więc zaraz mi przemokną moje skarpetki, no ale cóż, takie są te wiosenne dni. Miałem pomysł, o czym dzisiaj mówić, więc stwierdziłem, że może spróbuję pomówić o czymś, spędza trochę mi sen z powiek ostatnimi dniami, czyli inflacja. Ale żeby nie było, okiem totalnego ekonomicznego laika. Także do zobaczenia za chwilkę. Ale zanim jeszcze o inflacji, czas wyskoczyć do fryzjera, bo już włosy się trochę wymknęły spod kontroli. Także zaraz będę po fryzjerze i wtedy pogadamy o inflacji. W nawiązaniu do inflacji chciałem ponarzekać, że fryzjer znów poszedł do góry, ale chyba jednak nie. Fryzjer męski od 10 lat to chyba jest 30 zł plus minus 5 zł, więc tutaj raczej nie mogę tego powiązać. Ale do meritum. Inflacja, czyli spadek mocy nabywczej pieniądza. Chodzi o to, że mając jakieś pieniądze, 1000 zł, systematycznie możemy kupić za to coraz mniej rzeczy. No, jest to generalnie dla konsumenta końcowego, czyli dla mnie, zjawisko niekorzystne, no bo właśnie mając pieniądze mogę kupić coraz mniej rzeczy. Skąd się bierze w ogóle inflacja? Jest kilka przyczyn. Ja na ekonomii się nie znam, więc wymienię tylko te najbardziej oczywiste, czyli wzrost wartości, wzrost ceny surowców, czyli ropa naftowa, gaz, te wszystkie rzeczy, dzięki którym fabryki pracują, dzięki którym domy się grzeją, mogą być coraz droższe, jeżeli wzrasta na przykład cena wydobycia tych surowców. No i jeżeli są coraz droższe surowce, no to coraz droższe będą usługi końcowe, czyli właśnie prąd, czyli gaz do gazówek w domach. Będą też droższe produkty, które są produkowane dzięki tym surowcom, czyli na przykład chleb. Po prostu chleb trzeba wypiec, więc jeżeli mamy piece elektryczne, będzie drożej. Jeżeli mamy piece gazowe, będzie drożej. Jeżeli mamy piece węglowe, a węgiel poszedł w górę, będzie drożej. No i tak generalnie w moim mniemaniu rośnie inflacja. Oczywiście, jeżeli mamy na przykład wojnę, no to też jednego dnia kupujemy coś za 100 zł, drugiego dnia to coś może już kosztować 300 zł. Łańcuchy zaopatrzenia się załamały, więc wszystko poszło w górę. No i jeszcze jedna przyczyna, którą ja rozumiem, jest na przykład drukowanie pieniądza przez państwo. Jeżeli czegoś jest dużo, to jest bezwartościowe. Więc jeżeli państwo postanawia wydrukować 100 miliardów jakiejś jednostki pieniędzy, powiedzmy złotówek, no to de facto tych złotówek jest na rynku więcej, więc każdy, kto ma złotówki o jakiejś określonej wartości, no te złotówki będą warte mniej, bo teraz państwo ma te złotówki, może zacząć je rozdawać na lewo i prawo, więc wszyscy będą mieli te złotówki, a więc jak wszyscy mają złotówki, no to złotówki nie mają wartości. No ale takie proste przemyślenia. Najpopularniejsza wartość inflacji to inflacja rok do roku. Czyli bierzemy kwiecień 2020 i później bierzemy kwiecień 2021, sprawdzamy, o ile spadła moc nabywcza pieniądza. Może też wzrosnąć, co się zdarza, ale raczej to rzadka sytuacja. No i teraz, jeżeli taka wartość takiej inflacji rok do roku przekroczy 1/12 ze 100%, czyli to będzie 8,33% w zaokrągleniu, to okazuje się, że de facto jedna wypłata nasza idzie na marne. No bo skoro straciliśmy moc nabywczą pieniądza o 1/12, no to gdyby nie było inflacji, no to stracilibyśmy jedną wypłatę. Byłby ten sam efekt. Dlatego inflacji mówi się często jako o ukrytym podatku. No i możemy sobie wyobrazić, że pracujemy pokornie, pracujemy systematycznie, podwyżki nas omijają. Jestem może w jakimś resorcie budżetowym, w jakiejś spółce, która nie daje za bardzo podwyżek, bo ciężkie lata. No i nagle zaczyna nam brakować. Nie kupujemy jakoś szczególnie więcej, nie kupujemy innych produktów, no ale właśnie jesteśmy w pewnej sytuacji, która jest dla nas problematyczna. No i tu właśnie ta inflacja mówi nam o tym, że być może straciliśmy jedną wypłatę w ciągu roku. Więc jeżeli będziemy się ubiegać o wypłatę, o podwyżkę bądź zmianę pracy, no to nasza bazowa stawka powinna być powiększona o inflację. Czyli w wypadku inflacji 8,33, no może spokojnie możemy próbować ubiegać się o podwyżkę wielkości 9%. Oczywiście nie każdy to może zrobić, nie każda firma na to stać, ale to jest de facto podwyżka, która zagwarantuje nam powrót do dochodów, które mieliśmy przed inflacją. Czyli w tym momencie wrócimy do tego poziomu, który mieliśmy rok temu. No i to jest trochę przerażające, bo nie będziemy jakoś strasznie więcej zarabiać. W praktyce nie będziemy zarabiać w ogóle więcej, będziemy zarabiać tyle samo, bo będziemy mogli kupić tyle samo rzeczy. I teraz temat najciekawszy. Czy każdy traci moc nabywczą pieniądza w takim samym tempie? Okazuje się, że niekoniecznie, bo inflacja jest wyliczana na bazie koszyka inflacyjnego, czyli koszyka typowych zakupów typowego obywatela. I z czego składa się taki koszyk? Największą wartością w takim koszyku to jest żywność i napoje bezalkoholowe. W 2020 roku było to 25%. Drugi składnik, użytkowanie mieszkania i nośniki energii, 18,44. Z takich znaczących mamy tu jeszcze transport, 9,89%, i powiedzmy rekreacja i kultura 6,62%. Tam resztę rzeczy będziesz widział na ekranie. No i teraz tak, to jest skład koszyka typowego obywatela, czyli na przykład tutaj jest typ napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,25%, czyli w budżecie przeciętnego Polaka przeznaczamy 6,25% na alkohol i papierosy. Co ciekawe, na zdrowie przeznaczamy 5,29%, czyli na zdrowie przeznaczamy mniej niż na alkohol i na papierosy, czyli generalnie więcej inwestujemy w trucie się niż w leczenie się. Edukacja 1,15%, czyli za bardzo nie inwestujemy w edukację. Podejrzewam, że w skład tego 1,15% wchodzą głównie podręczniki dla dzieci szkolnych, więc to już zupełnie jest dramat, jeżeli chodzi o edukację dorosłych. Łączność, czyli pewnie wszystkie tematy związane z pocztą, z telefonami, 4,54. No i teraz, jeżeli ktoś ma inny skład takiego koszyka, jeżeli zupełnie inaczej wydaje, przykładowo ktoś wydaje 0 na alkohol i na tytoń, więcej 10% na edukację, cały czas się doszkala, dużo podróżuje, więc tematy związane z transportem u niego wchodzą wysoko, to jego inflacja może być odpowiednio większa lub odpowiednio mniejsza. Co więcej, można w ogóle manipulować tym wskaźnikiem inflacji poprzez zmianę składu koszyka. Czyli możemy sobie wyobrazić, że może ktoś przyjść do ekipy, która wylicza inflację i powiedzieć: ej, no dobra, w tym roku może dajcie trochę mniej jajek, weźcie trochę więcej rozmów przez telefon, bo tak się zmieniło w Polsce. No może to nie być prawda, bo jajek możemy jeść więcej, a rozmowy telefoniczne po prostu stają się coraz tańsze akurat, więc tutaj zmiana tych wag w tym koszyku może prowadzić do obniżenia inflacji. Więc taka ciekawostka. W Polsce ogłaszaniem aktualnej inflacji zajmuje się Główny Urząd Statystyczny. Podaje on inflację rok do roku, miesiąc po miesiącu i od początku roku. To wszystko jest publiczne, możemy sobie pobrać dane z wielu ostatnich lat. No i oczywiście ogłaszanie inflacji jest też wspomniane często w telewizji, w newsach, w wiadomościach. Natomiast to nie jest aż tak istotne, bo jak już inflacja jest ogłoszona, to my już nabyliśmy, my już kupowaliśmy przy tej inflacji, my już wydaliśmy pieniądze i zauważyliśmy, że jest drożej, zauważyliśmy, że stać nas na mniej, więc tutaj raczej nie jest to nic odkrywczego. Jedyne, co nas powinno interesować, to naprawdę predykcje inflacji, bo to będzie mówiło na przykład, czy za pół roku inflacja da nam w kość, czy będzie lepiej. I oczywiście te inflacje, w zależności, te predykcje, w zależności od tego, kto je publikuje, są mniej lub bardziej optymistyczne, ale jednak pokazują jakiś trend. Jeżeli ktoś mówi, że inflacja będzie na poziomie 20%, druga organizacja mówi, że będzie na poziomie 15%, trzecia mówi, że będzie na poziomie 17%, no to raczej nie spodziewałbym się inflacji na 2%. Także tutaj należy być uważnym. No ale znów, ja jako konsument końcowy nie za wielki mam wpływ na inflację. Jedyne, co mogę zrobić, to zastanowić się nad swoimi koszykami zakupowymi i nad inwestycjami długoterminowymi. Ale to już jest zupełnie inny temat i tutaj raczej nie mam zbytnio nic do powiedzenia konkretnego, bo sam jeszcze nie wiem, jak za to zabrać. Dobra, na dzisiaj to byłoby tyle. Mam nadzieję, że przedstawiłem temat w miarę jasno. Mam nadzieję, że nie za dużo bełkotałem. No i dzięki Jacku za uświadomienie mnie, że inflacja na poziomie 8,33 to jedna miesięczna wypłata w plecy mniej. Dzięki Tobie nie mogę spać po nocach. Dobra, to do zobaczenia jutro. Hej!